Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym materiale z Dark Souls 2. No i w dzisiejszym odcinku wreszcie chyba jakiś poważny przeciwnik nas czeka. No bo nie ma innej drogi tutaj niż iść tropem bestii. Aha, to zapowiada się naprawdę świetnie. Ale dobra, powolutku, spokojnie, jak to na Dark Souls przystało. No inaczej, w Dark Souls 1 zawsze starałem się grać właśnie jakimś wojownikiem, bazować dużo na tarczy. O kurde. Spora bestia z niego. Zaatakuje mnie? Czy mogę się zakraść za nim, omijając go szerokim łukiem? No nie chciałbym wyprowadzić ataków dupsko. O, a to właściwie mogę gdzieś tutaj iść dalej? Nie, mogę. Choć w sumie... Nie! Najwyżej się tutaj cofniemy po duszę. Chodź tu, maleńki. No dobra, machnął. Dobra, machnął porządnie, dobra! Jeszcze się położył. Taki potworny odpowiednik T-Bagu. Kurde. Kocham cię, Dark Souls 2, kocham cię, naprawdę. Już na samym początku. Odłamek tytanitu. Titanite Shard, inaczej rzecz ujmując, po angielsku. Aha, to też będziemy zbierać surowce do ulepszenia broni. A, i tutaj, czyli moment, małpeczki też się zespawnują? Chętnie się z nimi jeszcze raz policzę. Nie, ale tak w ogóle to, jak widzicie, miernik dusz wyzerowany zupełnie. Straciłem to, co miałem. To 180 duszyczek, które z takim trudem mu zbierałem na tych małpkach. Małpki są znowu. Wiedzą już, co jest grane chyba. Ale spokojnie, tym razem już powinno pójść o wiele łatwiej. Zresztą to jest dobry trening. Dobra, co oznacza ten wskaźnik teraz? Moment, czyżby to jak długo mogę blokować tą tarczą? Czyżby to by było ciekawe? No dobra, miało się obyć bez oklepu. No, kurde, Piechol. Przecież jesteś wojownikiem. Przecież z małpami mogłoby pójść łatwo. Przypominam, nie ma łatwiejszych przeciwników. Shit, ale dobra, mam jeszcze zardzewiałą monetę, która mi troszeczkę może podnieść szczęście, ale co mi po szczęściu, kiedy po prostu brakuje jeszcze nie tyle, że wprawy, co po prostu bardziej rozwiniętej postaci, żeby równać się z tym monstrum. No, ale w sumie drugie podejście, no jestem wam winien drugie podejście, no to można zrobić, jeżeli te klejnoty też się respawnują. Dobra, to może tak, zacznijmy od tego, że wezmę to po sobie. I on już przypuszcza atak, tak? Dobra, tu się zmieści. Przejdzie. Nie, więc będzie musiał się odwrócić, to mogę wykorzystać. Choć nie, w sumie nie odwraca się. Kurde, przydałby się jakiś łuk. Ewentualnie zaklęcie ofensywne. Jakiś fireball. Dobra, raszym. Na pełnym bucie, na pełnym speedzie. No, nie trafiłem. Dobra, unik. I spokojnie, niech się pasek odnowi. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Potrójne cięcie wykonuje i... delikatnie cię... No, jednak... Kurde, złapał mnie! Let go! No ile tego... do końca, tak? Mhm, dobra, super. Pięknie. Ej, to w ogóle jest cyklop. Ma jedno oko. Nie zauważyłem wcześniej. Oceniałem go przez pryzmat tego wielkiego, tłustego dupska. Ej, parma kapłana. Używana przez pielgrzymujących kapłanów, opatrzona dość wrażliwym błogosławieństwem, pozwalającym blokować nią zaklęcia. Niestety zapewnia obronę fizyczną, bla 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 bla, coś tam, nie zdążyłem doczytać, ale podejrzewam, że będzie jeszcze nie raz okazja. Ale do trzech razy sztuka. Przynajmniej sobie dusz troszeczkę nazbieram na małpeczkach. Bo te mam znowu w planach wykroić. Dobra, monkey, where the fuck are you? Dobra, tu się jedna chowa w wysokiej trawie. Kurczę. Ale oni atakują, póki ja nie trafię, więc w sumie niepotrzebnie gmat mam tutaj faunę. W sumie mógłbym zostawić ich w spokoju. Ale to 180 dusz piechotą nie chodzi, serio. Więc zacznijmy. Nie, znowu! W grupie do mnie doleciały, ale nie, ale ten cios mieczem, ten cios podstawowy jest dobry, bo wycina nie tylko jednego przeciwnika, ale wszystkich znajdujących się w pobliżu. No i też w sumie to jest dobry moment, żeby sprawdzić klejnoty życia. Ej, ale faktycznie, pasek zdrowia maleje.
wraz z każdą kolejną moją śmiercią. O, shit. Nie, dobra, to jeżeli teraz za trzecim razem mi się nie uda pokonać tego potwora, no to niestety, ale będę musiał go wyminąć. Pójść drogą okrężną. Znaczy nie aż tak bardzo okrężną. Nie będę musiał obchodzić całej planszy. Jeszcze raz po prostu przejść boczkiem. Okej, no dobra. To tym razem taktyka podobna, tylko w lepsze wykonanie. Mam nadzieję. Okej, no to ja jestem gotów. Double wielding. I uniki. Ej, no double wielding powiedziałem, czyli trzymanie broni oburącz. Okej, zaatakuję. Pewnie, że zaatakuję. O. Shit, to muszę podnieść. Po prostu muszę! Złapie mnie? Nie. Wolał się położyć. Dobra, muszę się ratować ucieczką. Już tak wcześnie. No i kamyszek raz. Ale kurczę, stos flaski od razu odnawiały pewien segment zdrowia. Ej, moment, do pełna? Oh shit! No. Dwa cięcia ewentualnie i już trzeba uciekać. Ale coś mi się wydaje, że uda mi się go pokonać, tylko może nie od razu. To troszeczkę zajmie. Tym sposobem. Dobra. Mam nadzieję, że klejnoty życia uzupełniają się do 10. Bo nie fajnie było już tak na pierwszym dużym przeciwniku stracić wszystkie. Ale okej, dobra. W sumie nawet nie zależy mi bardzo na tym, żeby on tyłem stał do mnie. Nie aż tak bardzo, chciałem powiedzieć. Dobra, ale może nie uciekajmy od razu do jaskini. Aha, dobra, spoko. Czyli nie mogę się turlać, kiedy używam jakiegoś przedmiotu. Dobra, to jest informacja, którą trzeba zapamiętać. Będzie miała krytyczne znaczenie dla mojego życia. Sztylet obronny. W przeciwieństwie do zwyczajnej broni, ten sztylet trzyma się w lewej ręce i służy on do parowania. O kurde. No, ej właśnie, może spróbować sparować jakiś jego cios, ale kurde, jak nie sparuję, to spadnie mój pasek. Zupełnie. O, ej, nie uzupełniają się. No. Omijamy tego gościa. Wrócę tutaj z lepszą bronią. I małpeczki też zostawmy w spokoju już może. Życie jest tutaj na wagę złota. Albo w sumie na wagę dusz, bo złota się tutaj jako tako nie zbiera. Choć w sumie mam jedną zardzewiałą monetę. Ej, ej, stop, tu coś jest. Jak to się mogę dostać? Moment, tędy? Proszę bardzo. Co podniosłem? Mały, gładki, jedwabisty kamień, kurde. Ej, nie, naprawdę czasami wolę angielskie napisy. Jakoś tak lepiej brzmią czasami. Niż mały, gładki, jedwabny kamień. Ale spokojnie, tego tym razem będziemy unikać. Więc w sumie mógłbym też starczą spróbować, może blokować jakieś jego ciosy. Dobra, jeden spróbuję, ale najpierw wezmę to, co po mnie zostało. Moją spuściznę. Odzyskiwanie. Nie, dobra, on jest za bardzo agresywny. Sorry, maybe later. O, shit! Ej, faktycznie, jest trochę hollow. No, no teraz nie jest zupełnie do mnie podobny. No chyba, że po całym weekendowym melanżu na następny dzień w poniedziałek. Okej, dobra, wróciliśmy tu skąd przyszliśmy. Super! Wow, a myślałem, że w tym odcinku gdzieś zabrniemy dalej. Dobra, to gdzie indziej? Nie, stop, moment. Tutaj na pewno coś jeszcze jest. Albo może będę mógł już wydać dusze, które zarobiłem. No, popytajmy starszych pań. To nie jest rozmowna. A może to już jestem pusty? Now, go along, go along. Aha, zmykaj, czmychaj. I kulturalny wypad. No. My name is Millibeth. Millibeth. Miło mi cię poznać, ja jestem Piecho. No właśnie, szkoda, że nie jestem, mógłbym teraz uzupełnić sobie pasek zdrowia, chociażby powiększyć go delikatnie. Za sprawą moich dusz zebranych już. Aha, powiadasz rodzinna tradycja, okej. Dobra, tu jest jeszcze inne wyjście na szczęście. Które skrywa co? Wejście do lasu i ognisko, dobra, jest pierwszy bonfire. Jak to nazwany?
Po prostu ognisko. Ognisko rozpalone. Pięknie. Odpocznijmy sobie. Ej, czyli quick travel dostępny już od samego początku? Ej, spoko, dobra. Mam tylko jeden do wyboru póki co. Szkoda. Znaczy no, w sumie nic dziwnego, daleko nie zabrnąłem. Nie mam zaklęć. Spalanie. To znaczy? Odwraca efekt pustego. Wrzucam do ognia, osłabia też połączenie między światami, zapobiegając inwazjom i współpracy. Nie, jeszcze nie będziemy jej palić. Pudełko przedmiotów. Aha, czyli tutaj mogę pochować swoje rzeczy. No dobra, no kamyk mam. I zardzewioną monetę też mam. I niech tutaj będzie. Bo nie wiadomo, kiedy będę mógł użyć, a na pewno nie waży aż tak dużo. Okej, okay. Wóz idzie rozwalić. Ej, za którym ścięciem dopiero, tego nie było. Dusza zaginionego nieumarłego plus pochodnia. No pochodnia rzecz przydatna. Słyszałem podobno, że można oświetlać tę drogę przez jedyne 5 minut. I też niektórzy przeciwnicy boją się po prostu światła. To jest naprawdę ciekawe. Ale okej, okay, no to wrzućmy w ekwipunku. Może zamiast tarczy, to trzeba albo w pobliżu tarczy. Powiedzmy. Gdzie jest moja pochodnia? Przepraszam bardzo. Halo, halo. Mogę ją odpalić, czy jeszcze nie? No w lewej ręce tylko tarcza, w prawej ręce tylko miecz. Tu nic. Dobra. Opanujmy jeszcze raz ten ekwipunek. No i limit czasowy tam jest, tylko chciałbym ją, kurczę, odpalić. Mogę? Ej, tak właściwie mam pierścień życia, mogłem sobie go założyć wcześniej. Myślałem, że już był założony. No dobra. Coś tu? Nie. To co w takim wypadku ja mogę jeszcze zrobić tak właściwie? Co, no mogę użyć tej duszy, ale po co, bo później mogę stracić to, co mi przybędzie. Kurde! A może spalanie? Albo, czekajcie, zmień, zapal pochodnie, tak jest. O, to mi chodziło, też efekty świetne chciałbym zobaczyć. No może niekoniecznie na twarzy piechola. No dobra, co tu jest napisane? Ogniska są miejscem odpoczynku, możesz też odpalać od nich pochodnie. Świetnie. To chodźmy, bo czas leci. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Pochodnia się spala. Aha, no dobra, no chyba, że można w ten sposób. Mam nadzieję, że te paleniska nie mają też limitu czasowego. Znaczy, troszeczkę mi teraz wstyd, że zabrnęłem tutaj dopiero w drugim odcinku. Ale wiecie, ja lubię na spokojnie do gier podchodzić. Naprawdę na spokojnie, swoim własnym tempem, nie spiesząc się w ogóle. Okej, tam jest kolejna z tych bestii. Albo ta sama nawet. Nie no, mam nadzieję, że nie. Bo to by znaczyło, że już zapętliłem się. Nie, to na pewno nie jest to. To nie jest to miejsce, gdzie byliśmy wcześniej. No okej, będę odpalał wszystko po drodze. Dużo zamglonych przejść. A z tego co ja pamiętam, z moich doświadczeń z Dark Souls i z Demon's Souls również, bo tą też przeszedłem, ale jako drugą, co w moim przypadku tak było. To takie przejścia zamglone zwiastują pojawienie się cięższych przeciwników, ale dobra, tak już mamy przechodzić, no to przechodźmy od początku. Czyli jeszcze zobaczmy tu, czy coś się nie czai? Nie. I wchodźmy w pierwsze. Wejdź we mgłę. Dobra, tylko przejście. Aha, dobra, czyli to jest tutorial, tak? Moment, to jest zombiak? O kurczę, nie, naprawdę hardkorowo wygląda. Dobra, ale dla wojownika to tak naprawdę nic. Chyba nawet mniej dusz od małpek. Dobra, coś jeszcze. Namierzenie, to już wiem. Poprzez wciśnięcie prawej gałki. Okej, ale mając pochodnie nie można fajnych kombinacji wyprowadzać, takich płynnych. Więc z tym trzeba ostrożnie. No niestety zombiaki nie boją się ognia, najwidoczniej. Ej, moment, a mogę atakować? Pochodnią? Nie, mogę wykonać taki ruch, co najwyżej. Nie, sorry, mogę. Dobra, sprawdźmy to zaraz. Tak, wiem gdzie jest sprint. Jakiś przeciwnik? A, sorry, tu się schował. Dobra, pochodnia zabiera mało, ale podpaliła go? Znaczy, no coś tam płonął przez chwilę. Ale czy idzie go zapalić tak na stałe? Nie. Więc posłuszmy się mieczem. Był lepszy. Lepszy damage.
Większe obrażenia. Kurczę, no będę musiał się przestawić. Byłem nastawiony na to, że będę musiał grać z angielskimi napisami. Już nawet, kurczę, że tak powiem, wplasowałem się mózgowo, umysłowo w angielskie słownictwo. No, backstep. No, kozacko. Lepiej niż Dark Souls 1. Tam było zazwyczaj jedno cięcie w plecy, albo wbicie tak właściwie tego, co się aktualnie trzymało w ręce. No i później ewentualnie zglebowanie przeciwnika i to wszystko. Tak, podejrzewałem, że tego będzie dotyczył ten znak. Dobra, no to zapalmy kolejną. Jeśli chodzi o światło, jest tutaj ważne, bo jest ciekawe, jak to wygląda bez pochodni. Mogę teraz zmienić na tarczę? Mogę. A, moment, a mogę od wszystkiego odpalać, no na szczęście. Ej, ale czas dalej biegnie. What the hell? No nie powinno tak być. W sumie dalej, my liczyłem, że znowu będzie 5 minut. Sztylet. A sprawdźmy, czy przypadkiem nie jest lepszy od tego, co aktualnie posiadamy. I też w sumie wrzućmy od razu na broń zastępczą. Proszę bardzo, sztylecik. Ej, okazuje się, że... Nie, że zabiera mniej, ale więcej dodaje? What the hell? Dobra, sprawdźmy, jak się nim można posługiwać. Okej, okay. Tu by się przydał teraz... to że przydałaby się tarcza. No dobra, jedną strzałę mogę zgarnąć. Aha, czyli wiele szybkich cięć. No, tego się spodziewałem właśnie po sztylecie. O, da się przerwać odpalanie? Nie, nie da się. No, oni są troszeczkę zamroczeni, kiedy już wykonuje się na nich pierwsze uderzenie, więc sztylet jak najbardziej tutaj zasadny. What? Zmiana trzymania broni. Aha, no dobra, domyślili się, że zmienię sobie na sztylecik. Ale wydawało mi się, że coś tutaj jeszcze było z tej strony. Znaczy, no tu jest zejście, wiadomo. Oj, te szmery. Krzaczaste. Nie? Ale dobra, spokojnie. Znowu przez czeluście ja tego... Nie, to nie jest las nawet! Teraz to jest jaskinia, się okazuje. Dobra, nie podejdę tutaj, więc muszę naokoło. Sprintem oczywiście. A właśnie, w takim wypadku gdzie jest skok teraz? Że on był tam, gdzie sprint. O, dobra, może tutaj jakieś wyjaśnienie. Krok w tył. Dobra, to wiemy, gdzie powinno być. Hop. Uspokój się. Dobra, cios pięścią, coś. Cios pięścią i no sztylecikiem dobijemy. Nie, dobra, podoba mi się ta broń krótka. Tylko ustawmy tarczę, skoro nie masz pochodni. Ale właśnie, moment. Dobra, strzały zostają. To właśnie tego... nie zostają. Shit! No martwiłem się właśnie, że nie będą zostawać. No pamiętam, że po fajnym headshocie w Dark Souls można było zostać ze strzałą w czaszce na dłuższą chwilę. Ale okej, no nie mogę odpalać pochodni, tylko od ognisk. Kurde, szkoda. No dobra, to idziemy w ciemnościach. Ale dobra, to, że gościa nie widzę dokładnie, to mi naprawdę nie przeszkadza. Starczy, że mam... A właśnie. Okej, zmieniają broń o wiele szybciej, niż to miało miejsce w poprzednich częściach. Dobra, ale może jakaś zaczajka za plecy? No, kolego. Jak ty na moje okrążenie ciebie? On próbował parować? Ciężko ich zajść teraz za plecy. Kiedyś było prościej. No, to było parowanie. Czy... Nie, nie było dobre. To też nie, to też nie. Dobra, ale próbuję sparować jakiś jego cios, no. Come on. Pięknie! Ale chciałbym to wykończyć inaczej niż zwykłymi cięciami, da się? Kurde, no może trzeba po prostu mocniejszym cięciem, a nie tym zwykłym. Dobra, co tutaj? Co ciekawego, coś co ma mi ułatwić podróż? Klejnot życia. Tylko jeden. Wow. Użycie przedmiotu, no dobra, to skoro już go podniosłem, to też użyję. Dobra, i kolejne mgliste przejście. Które skrywa kolejną podpowiedź. Ruszanie kamerą. No ja bym do tego momentu nie wiedział, jak się rusza kamerą, to naprawdę nie zabrnąłbym tutaj. Więc to troszeczkę źle umiejscowione. Dobra, zapalone pochodnie sugerują, że tam już byłem. I w sumie tam bym się musiał wrócić, ale niekoniecznie. Ej. You, give it mood. Ja pamiętam to z Dark Souls. Mam coś akurat, tak się składa ptaszku, że mam coś jedwabistego w moim ekwipunku.
Mam taki kamyszek. Wyrzuć. Mały, gładki, jedwabisty kamień. No nie ma domysłów, że o to chodzi. Okej, okay, zostawiłem i teraz na to jest knyf. Uwaga, uwaga, bo tutaj inaczej nie stanie się nic. Nawet mogę odejść naprawdę daleko. Ale tak naprawdę, naprawdę daleko i to nic nie zmieni. Chodzi o to, że muszę wyjść z gry. Nie, autentycznie, serio. Więc uwaga. Tak, zapiszę i wyjdę. Tak, tak, miłe i gładkie. Widzieliście? Już się odezwała. Więc jak wrócę, tam będzie coś na mnie czekało. No i co mnie tutaj czeka w tym przedsionku? Tym razem. Ja. To nice, to smooth. Dobra, ale myślałem, że... Yeah. Silky smooth. Silky smooth. Jak się nazywał ten film o fryzjerze? On tam chyba tak mówił, o fryzurach. You. Give us smooth. No dałem. Chyba, że to już jest... Give us silky. Chyba, że to już jest... podarunek. Tak, sztaba tytanitu. Titanite shard. A nie, nie shard, nie odłamek, tylko cała sztaba. O kurde. Dobra, opłacało się. No i opuśćmy sobie drabinkę, żeby to nie trzeba było powtórnie naokoło wchodzić. Dobra, zjazd jest obecny. Jest! Dobra. I słyszałem też, że można wchodzić sprintem, więc sprawdźmy to od razu. To jest zwykła wspinaczka, a przyspieszona. Spoko, ale dzięki temu widziałem, że tutaj coś jest jeszcze do wzięcia dla mnie. No zaraz, zaraz do ciebie pójdę i coś jeszcze ci dam. Soul of an unknown soldier. Dusza nieznanego żołnierza. O, moment, powtórzyć. Zapalaj lichtarze pochodnią. Kurde, no nie w tym miejscu. No, to już miało miejsce kilkakrotnie wcześniej. Ale w sumie odpalę jeszcze raz sobie pochodnie. To 5 minut może się przydać. Oświetlonej drogi, no kurde. A widzicie, no jest trochę ciemno. Ups. Nie, już myślałem, że gdzieś zabrnęłem, zupełnie gdzie indziej, nie rozpoznałem otoczenia. Ale zupełnie normalne. W trakcie pierwszego obcowania. Moment, co tam było? Jeszcze? O nie, myślałem, że dusz, ale nie. Okej, okay, odpalmy pochodnie. Czemu nie mogę... Moment, miałem tylko jedną? Ej, no tak to nie róbcie, serio? No zero, dobra, no moja pochodnia ma zero, chciałbym ją powtórnie odpalić. Mogę? No mogę odpocząć. Super. Mogę pozmieniać bronię. Też fajnie. Ale pochodni odpalić nie mogę? Why? Nie, wytłumaczcie mi to serio. Bo nie wiem, jest wyczerpana do zera. I co, tyle mojego świecenia? Było fajnie, ale dziękuję bardzo, żyj w ciemnościach. Kurde, no dobra, trudno. Może przy następnym, może jedna pochodnia do jednego ogniska, ale kurde, hardcore. No dobra, kolejne zamglone przejście. I kolejne podpowiedzi. Okej, dual wielding. A, przytrzymanie lewej broni, o, tego nie było do tej pory. Spoko. Aż trzeci KM to będzie raz, dwa. Z jednym i drugim. A, krótki zasięg ma, to trzeba mieć na uwadze. A, combo. Dobra, nic po sobie nie zostawiliście? Na pewno, świetnie. No i tak jak widzicie, no takie oto ciemności. Nas teraz czekają. Nie, drzewka sztylecikiem nie wytnę. No było dużo miejsca na tą walkę. Co? Przepraszam. L3? O kurde. Dziwne umiejscowienie skoku. A tak po prostu? Też... Nie, tak po prostu jak wciskam L3 nic się nie dzieje. Aha! Super. Nie żyjesz. Ile razy jeszcze to będę widział? Ja bym miał przyjmować zakłady, to tak między 1000 a 1200 bym tak obstawiał. Aha. Coś w tym stylu. Rękawice astrologa. Rękawice noszą przez astrologów w Melfi. Astrologzy uważają, że moce magiczne można. Coś tam. Okej, okay, ale serio? Nie mogę naprawdę odpalić jej.
Nie, no kit, no to zanim tego nie rozwikłam, to takie poruszanie się w ciemnościach troszeczkę nie ma sensu. No dobra, no to idę tylko odzyskać to, co straciłem, bo tam już jest naprawdę sporo dusz, 800 parę. Ja bym tutaj na przykład spadł teraz, to one przepadają w cholerę, w ogóle nie ma ich. Czyli ten cały czas poświęcony idzie w niwecz. W zapomnienie można go odesłać. Ale spokojnie, przeciwnicy znowu się zrespawnowali, więc... trzeba być gotowym. Z moim wiernym sztylecikiem. Ej, mocarny atak, proszę pana. Ale jak widzicie, bez lokonu naprawdę ciężko się walczy z nimi. No chyba, że akurat są przed nami, ale gdzieś w innym miejscu to już bym nie jest tak fajnie. Dobra, weźmy to. Dusze wracają do normy i w tym momencie, kochani, ja kończę ten odcinek. Muszę rozwikłać sprawę z ogniem. Bo innego wyjścia nie widzę, tam naprawdę jest, kurde, ciemno. I nie chcę co chwilę wpadać w przepaść. Dobra, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć, hej!